Dziękuję bardzo, tak jak i pozostałej trójce, za przyjęcie zaproszenia. Dziękujemy pięknie. HRSNP, czyli klasyki, wracają na polskie trasy rajdowe. Ta akurat formuła rajdów rośnie w siłę i chwała wam za to, między innymi takim ludziom jak ty. Marku, jedna rzecz. Jak to się zaczęło? Skąd to się wzięło? A wiem od Marka, że jest bliską rodziną, z nieżyjącym już polskim kierowcą, guru naszego sportu, Marianem Bublewiczem. Czy to prawda? Tak, to prawda. Wzięło się to stąd, że kiedyś na wakacje wjeżdżało się do rodziny, że rodzinę mieliśmy w Olsztynie, na Mazurach. Też tam jeździliśmy i odwiedziliśmy wtedy garaż Bublewiczów akurat z rodzicami, gdzie zobaczyłem Sierę na podnośniku. No i tak jakby mi to utkwiło w głowie. Sentyment do tego auta, do tego sportu i do tej motoryzacji. A ten sentyment to się wziął stąd, że tata za rękę i na odcinki rajdowe, tak? Tak to było? No nie do końca. Z racji tego, że mieszkaliśmy w środku Polski, tutaj rajdy się nie odbywały. To rajdy mogłem tylko wspominać gdzieś tam z telewizji, kiedyś były z gazet. No i tym, że rokrocznie byliśmy w Olsztynie, przewoziłem stamtąd wiele gadżetów Marlboro, naklejek i jakby to była jedyna taka droga, którą na początku się zaraziłem. Super. Ta choroba przybrała realne kształty. Po wielu, wielu latach stwierdziłeś, że warto tą drogą iść. Praca w firmie pozwoliła na samorealizację i dostęp do środków własnych i budowę samochodu, którym jeździsz w historycznych rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski. Z pewnymi problemami w tym roku 3 rundy nieukończone, 2 nieukończone, 1 niewystartowana praktycznie z Darkiem Górdziałkiem, tak, ale to jest właśnie sport. Czasami rzeczy mechaniczne potrafią powiedzieć basta, nie jadę, nie wiozę was i koniec, ale myślę, że przyszły rok również pojawicie się na trasach rajdowych. Tak jak mówiłem, coraz więcej tych samochodów ciekawych, legendarnych pojawia się na trasach w Polsce i to jest fajne. Duża zasługa Mirka Milnika w tym wszystkim, że rozbudził wśród kierowców, pasjonatów chęć do rywalizacji na trasach rajdowych. Powiedz, kiedy podjąłeś decyzję, żeby budować takie, a nie inne auto? Wiem, że to się wzięło z sentymentu do Mariana Bublewicza, a troszkę o tym aucie, które przywiozłeś dzisiaj, będziesz opowiadał jeszcze po zakończeniu programu dla tych, którzy będą chcieli coś się o nim dowiedzieć. Troszeczkę o tym samochodzie. Znaczy, decyzję, kiedy podjąłem budowę, znaczy decyzję o budowie takiego auta, zapadła jakieś 4 lata temu. Rozeznałem się co do części, co do w ogóle takiego auta cywilnego, gdzie można kupić, nabyć. Okazało się, że jest ciężej niż myślałem, bo znaleźć Sierra Cosworth'a, z racji tego, że mam dwie, bo pierwsza była tylonapędową, to w ogóle jest cud tutaj u nas w Polsce. Także musiałem ją złożyć z części, czyli siedzi nadwozie z cywilnej Sierry plus cała reszta od Cosworth'a. Kompletując te części, tam kontaktując się z ludźmi, którzy jeździli kiedyś z Sierrami Cosworth, tak jak z Bogdanem Ludwiczakiem, z Tadeuszem Myszkielem, którzy mieli dostęp do tych części, z Andrzejem Klejną, jakby nawiązywałem kolejne kontakty i takim łańcuszkiem czasami docierałem do ludzi, którzy mają oryginalne części jeszcze marianowe i starałem się je odkupywać, jakby montując do swoich Sierr. Tak też napotkałem o tą Sierrę, którą tutaj jestem. Jak później się okazało, to było treningowe auto Mariana właśnie. Dostałem kontakt od Bogdana Ludwiczaka, który to auto kiedyś kupił, później sprzedał, ktoś jeszcze je sprzedał, no ale udało się je odnaleźć, było w stanie dość słabym. Cena okazała się przystępna na tyle, że mogłem je nabyć i na tej bazie zbudować właśnie rajdówkę A-grupowej Sierry 4-napędowej. A-grupa, B-grupa nieistniejące już w mistrzostwach Polski, mistrzostwach świata, pozwalające inżynierom na ogromną dozę wyobraźni, budowanie samochodów, ich wizji, tak, i przekładanie to później na odcinki rajdowe z tysiącami kibiców, którym praktycznie jeździło się po palcach, to była frajda. Czy wsiadając za kierownicę takiego samochodu, nie czujesz trochę ducha tamtych czasów? Znaczy, na pewno czuję ducha tamtych czasów, ale czuję też dużą presję, tak? Bo
Marian tym autem jeździł wyśmienicie, zdobywał najwyższe szczeble na podium. Moje doświadczenie w rajdach jest na tą chwilę jeszcze na tyle małe, że muszę wyjeździć dużą ilość kilometrów OS-owych, żeby no, zbliżyć się chociażby do podium. Co prawda udało nam się wygrać Wieliczkę, udało nam się wygrać kilka odcinków specjalnych w tym sezonie, ale jeszcze długa droga, żeby ta jazda była na takim poziomie satysfakcjonującym przynajmniej mnie i myślę, że kibiców też. No, będziemy czekali na kolejne starty w przyszłym sezonie. Powiedz mi, Marek, bo wydaje mi się, że korzystałeś w tym sezonie bądź w poprzednim z obydwu samochodów, i tego tylnonapędowego, i tego czterołapa, którego tutaj dzisiaj przywiozłeś. Czy to prawda? Tak, zeszły sezon to było tylko tylnonapędowe auto, ponieważ to auto było jeszcze w budowie. Ten sezon w większości było auto czteronapędowe, oprócz rajdu rzeszowskiego, który pojechaliśmy tylnonapędowym autem tak w ostatniej chwili, ponieważ to auto uległo awarii na testach i po prostu albo mieliśmy do wyboru nie jechać, albo pojechać tylnonapędowym autem. Rozumiem. Słuchaj, czy nie obawiasz się, a wiem, że atmosfera jest troszeczkę inna jak w stawce RSMP. RSMP to jest taka wielka rodzina pasjonatów i wzajemnie sobie chyba pomagacie, doradzacie, napędzacie się wzajemnie do tego, żeby jechać dla kibiców, bo chyba po to to robicie. Wiadomo, wynik końcowy jest ważny, ale jazda dla kibiców, dla nich przede wszystkim, robi robotę. Skoro RSMP coraz mniejszą obsadę posiada, HRSMP w przeciwieństwie rośnie w siłę. Czy uważasz, że to jest fajna taka droga? Zachęcałbyś ludzi młodych do tego, żeby szukali bazy pod budowę tego typu samochodów? Tak, oczywiście. Jest to na pewno mniej kosztowna forma rajdów niżeli RSMP. Myślę, że budżet takiego rajdowego weekendu jest dużo, dużo niższy niżeli w RSMP. Porównując starty taką moją Sierra chociażby do Lancera 10. Jest też dość fajne coś w tych rajdach, wracanie pamięcią do tych świetnych lat, złotych lat rajdów. Tak? To były, można powiedzieć, od początku lat 90. do początku 2004 roku gdzieś, gdzie ta era nazywana jest złotą. Kiedy jeździł właśnie Marian Bublewicz, kiedy jeździł Janusz Kulik, kiedy jeździł Krzysiek Hołowczyc, więc wszyscy mają tak zakodowane w głowie, że jednak kiedyś było lepiej. No, że niekoniecznie było czy jest, ale te lata są postrzegane jako bardzo złote i myślę, że różnorodność tych aut, która pojawia się w HRSMP, daje motywację do tego, żeby w tych rajdach startować. Pięknie. Czy nie jesteś troszeczkę zawiedziony? Podejrzewam, że chyba tak, odpowiadam za ciebie, że ten sezon zakończył się tak, a nie inaczej. Czy jakby liźnięcie tego, że można wygrywać z najlepszymi w HRSMP, z kolegami, którzy mają lepsze samochody, mocniejsze, silniejsze, większe doświadczenie to rajdowe, więcej tych kilometrów OS-owych, daje takiego kopa do przyszłego sezonu, żeby starać się jechać lepiej, mniej awaryjnie. Czy tak sobie myślisz, że zakładasz z góry, że to pudło to jest w zasięgu? Myślę, że jest w zasięgu, jednakże do tego sezonu to nie miałem żadnych oczekiwań, ponieważ był to pierwszy sezon z licencją. Moje doświadczenie, zarówno moje, jak i mojego pilota, było dość małe. Dopiero Darek Grudziowy, który to wsiadł na prawy, troszeczkę otworzył oczy szerzej na opis i na rajdy. Myślę, że dało to większą motywację, tak? Taką szkołę życia, że rajd to nie tylko jest wystartować, to trzeba jeszcze auto oszczędzać, żeby dojechało do mety. To trzeba czasami zachować zimną głowę i kontrolować, zmieniać tempo na odcinku w zależności od różnych partii. I myślę, że jest to bardzo duże doświadczenie na przyszły sezon. Rozumiem. A na topie jest w tej chwili w Europie jedna z najpiękniejszych imprez związanych z samochodami historycznymi, Rally Legend. Czy nie planujesz startu w tej imprezie? Tam ogromna ilość załóg. Topowi kierowcy, ci, którzy zakończyli karierę, bądź jeszcze w tej karierze zawodowej trwają, i amatorzy, i pasjonaci. 180 załóg, o ile pamiętam, w tym roku na Rally Legend. Tak, Michał, poprawnie, jeżeli się mylę? Limit 150. A, limit 150, no przepraszam, przerzuciłem się. 150 załóg
to był ten limit, a zgłoszeń na pewno było wiele, wiele więcej. Czy nie kusi, żeby zapakować auto na lawetę i pojechać, zaprezentować się połowie Europy i kibicom szalonym, którzy na tych imprezach tłumnie wręcz się pojawiają? Na pewno kusi. Myślę, że na pewno nie w przyszłym roku. W momencie, kiedy poczuję, że mój poziom jazdy jest na tyle wystarczający i uznam, że nie będzie wstydu, więc wtedy pomyślę o starcie w tym rajdzie. Na przyszły sezon planuję rajd Barum z takich zagranicznych edycji i może rajd Eiffel w Niemczech, który też jest taką dość dużą imprezą rajd historycznych. Rajd Barum polecam, byłem, oglądałem. Znakomicie organizowana impreza i chyba do tej pory jest jako jedna z rund mistrzostw Europy samochodów historycznych. O ile dobrze pamiętam, warto pojechać, także zachęcam i popieram to działanie, ten kierunek, bo warto. Czyli tak rozmawialiśmy, panowie, nasi południowi sąsiedzi, północ Europy, Litwa, Łotwa. Ty, Paweł, jesteś tam bliżej. Można robić imprezy, może być dużo załóg i tu, i tam. U nas jakoś to tak dziwnie. Ważne, że mówię, te klasyki, które były, które tworzyły historię tego sportu, motosportu w Polsce, żyją, prezentują się dzięki takim ludziom jak Marek. A czy oprócz rajdów historycznych w HRSMP jest jeszcze jakaś pasja u ciebie? Znaczy pasja do motoryzacji to jest, oprócz rajdów, jakby moją pasją jest budowanie tych rajdówek, serwisowanie ich, jakby tak ścielanie nowego ducha w te stare auta, które były kiedyś zardzewiałe, ukurzone, nie świeciły blaskiem, a które teraz świetnie wyglądają i też to pokazał też Krzysiek Kołowczyc nawet na orkiestrze w Łodzi, że potrafią też świetnie jeździć. Cieszymy się ogromnie, że klasyki nie umierają, żyją dalej i kolejna edycja przyszłoroczna HRSMP będzie również udziałem Marka. Życzymy mu sukcesu. Żeby nie przeciągać, proszę Państwa, ostatnie dwie nagrody od sponsora. Marek, dwa pytania dla Twoich widzów i słuchaczy i zapraszamy Państwa po spotkaniu do Forda z Sierry. Marek odpowie chyba na wszystkie pytania, które Państwo będą zadawać. Ciekawe, czy się da przyjechać, wątpię. To nie eksponat auto jeżdżące, wiesz o tym dobrze, ale zapraszamy na zewnątrz za chwilę. Marek, dwa pytania, dwie nagrody książkowe związane z motosportem i wychodzimy przed bar i tam prezentujemy samochód, który ze sobą dzisiaj przywiozłeś. Dziękujemy Markowi Suderowi. Ogromne brawa. I dwa pytania, Marek. Myśl. To może jedno pytanie. Którym autem wystartowaliśmy w rajdzie rzeszowskim 2018? Brawo, Tajla Klajki. Zapraszamy. Dla uważnych nagrody. I jeszcze jedno pytanie, jeszcze jedna nagroda książkowa. No i znowu Sebastian Leb. Może drugie pytanie. Jak nazywał się pilot, który wsiadł na dwie ostatnie rundy HRSMP 2018? Bardzo prosimy. A to się trzeba będzie podzielić nagrodą. Teraz trzeba pomyśleć z kim. Zapraszamy. Dziękujemy pięknie. Ja pozwolę sobie złożyć niski ukłon w stosunku do gości, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie na takie nieprofesjonalne spotkanie. Przepraszam za swoje błędy Państwa, wybaczcie mi. Myślę, że kolejne nastąpi. Dziękujemy Krzysztofowi Zyrowi, Pawłowi Danilczykowi, Piotrkowi Szatkowskiemu i Markowi Suderowi. Ogromne brawa dla pasjonatów.